Jeśli chodzi o ofensywę Bielszczan w meczu z Pniówkiem, można by powiedzieć tak, na kłopoty Szymański. Co mogę powiedzieć? No, cieszy ta forma strzelecka. Powiem tak, jakbyśmy mieli wygrywać i miałbym strzelać tylko ja, to jak najbardziej, ale myślę, że no co, nie wygraliśmy i to te dwie bramki tak nie cieszą do końca. Gra nie do końca się kleiła, zwłaszcza początek taki momentami jak po grudzie. To znaczy były, tak jak już trener tutaj zdążył powiedzieć, po meczu lepsze i gorsze fragmenty tego meczu. Myślę, że powinniśmy ten mecz wygrać. W drugiej połowie długimi fragmentami przeważaliśmy i no szkoda, że nie udało się gdzieś tutaj przechylić szali zwycięstwa na naszą korzyść. Byli tacy na trybunach, którzy w przerwie mówili, że któryś z duetu Szymon Szymański lub Rafał Adamek nie dokończy tego meczu. Iskrzyło. No, tutaj troszkę mnie i Rafała emocje poniosły, ale tutaj piątkę przybiliśmy w przerwie i wszystko jest w porządku. W porównaniu do meczu sprzed tygodnia z rezerwami Legnickiej Miedzi, forma zwyżkuje? To znaczy, no na pewno, bo ten mecz był dużo lepszy niż przed tygodniem w Legnicy, natomiast martwi to, że nie potrafimy ustabilizować formy. Rokowania na przyszłotygodniowe starcie w Goczałkowicach Zdroju? Jedziemy, żeby wygrać, jak zawsze. Takie typowe spotkanie rekordu z Pniówkiem. Emocjonujące, żywe, ale niekoniecznie piękne widowisko. Ale z tego co pamiętam, te wcześniejsze mecze gdzieś bardziej zamknięte były. Dużo wyników tych 0-0, 1-0, a tutaj gdzieś cztery bramki padły. Szkoda, bo kolejny mecz nie umiemy zagrać na 0 z tyłu, no i to jest gdzieś nasza bolączka. Ale też obie drużyny popełniły koszmarne błędy w tyłu. No nie ma co ukrywać, pierwsza bramka dla nas to ewidentny błąd przeciwnika, gdzieś dobry nasz pressing, no ale też my też popełniamy głupie błędy, z czego był karny, taki niepotrzebny, bo mamy w polu karnym, myślę, przewagę 3-1. No i z takiej niegroźniejszej sytuacji pada bramka i jest remis. Co więcej, chwilę wcześniej była doskonała okazja do podwyższenia prowadzenia na 3-1. No ale cóż, byliście bliżej wygranej, ale się nie udało. No niestety, no ale to tak jak pan powiedział, myślę, że jedna, dwie nawet sytuacje potem były, bo jeszcze w drugiej połowie przy tym wyniku 2-2 też były sytuacje, że można było ten mecz wygrać. No szkoda, bo u siebie musimy wygrywać, no ale niestety się nie udało. Jak miało się to starcie do konfrontacji sprzed tygodnia w Legnicy? O, myślę, że na pewno dużo żywsze spotkanie, bo w Legnicy pierwszą połowę myślę troszkę przespaliśmy. W drugiej gdzieś dobrze graliśmy, no ale nie stwarzaliśmy, gdzieś nie strzelaliśmy bramek, bo sytuacje też były, no ale znowu też tracimy bramki i temu gdzieś punktów nie było, więc pod tym względem było na pewno podobne, że tracimy znowu bramki. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.